Muzeum Ziemi Krotoszyńskiej założono w latach 50. z inicjatywy działaczy miejscowego oddziału PTTK. W pierwszej dekadzie istnienia placówki siedzibą muzeum był drewniany dom z drugiej połowy XVIII wieku, to znajdująca się przy ulicy Koźmińskiej 36 Krotoszanka. Obecnie muzeum mieści się w gmachu poklasztornym zakonu trynitarzy. Początkowo znajdował się w nim Królewski Sąd Krajowy, a następnie Szkoła Średnia. Pod koniec lat 60. na stanowisko kierownika placówki powołano Hieronima Ławniczaka. Pod jego kierownictwem muzeum rozrosło się i popularyzowało wiedzę o przeszłości oraz kulturze regionu. Aktualne zbiory muzeum liczą ponad 6 tysięcy zabytków, w tym najliczniej z historii i kultury ludowej. Ekspozycja mieści się w 6 salach i korytarzu klasztornym, składa się z 3 działów tematycznych. Krotoszyn od pradziejów do współczesności to wystawa historyczna obejmująca rzeźby, starodruki, dokumenty, fotografie oraz militaria i numizmaty. W bogato rzeźbionej gablocie zobaczymy starodruki. Najstarszy dokument znajdujący się w zbiorach muzeum to statut krotoszyńskiego cechu kuśnierskiego. W gablocie znajdziemy wyciąg z niedzielnych kazań wielebnego Joannesa Ferusa o niezwykle długim tytule. Poza tym mszał rzymski, rozprawę kardynalską oraz przywilej dla krotoszyńskiego cechu powroźników z 1695 roku, podpisany przez Jana III Sobieskiego. Do grupy zabytków związanych z życiem dawnego miasta należą liczne pamiątki Bractwa Strzeleckiego, w tym 5 z 6 armat wiwatówek z XVIII wieku oraz łańcuch królewski Bractwa Strzeleckiego ufundowany w 1840 roku przez ówczesnych właścicieli miasta, książąt Turn und Taxis. Z początku XX wieku zobaczymy porcelanowy talerz z motywem heraldycznym ukazującym polskiego orła oraz z cytatem z modlitwy pańskiej. Do nielicznych pamiątek związanych z życiem społeczności żydowskiej w Krotoszynie należą 2 XIX-wieczne modlitewniki z krotoszyńskiej drukarni Monasza. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Muzeum posiada niemałą kolekcję eksponatów militarnych z okresu powstania wielkopolskiego i II wojny światowej. W sali zapoznamy się z kalendarium powstania oraz rolą, jaką odegrał w nim Krotoszyn i jego mieszkańcy. Znajdziemy też liczne przedmioty dotyczące tego okresu, jak medale, broń i dokumenty powstańców. Do ważniejszych eksponatów należy kompletne umundurowanie powstańca wielkopolskiego. Jest to replika niemieckiego munduru z okresu końcowego I wojny światowej. Naniesiono na niego elementy polskie. Mamy tutaj wierną kopię munduru powstańca wielkopolskiego z jego pierwszego okresu po wybuchu, jakie powstańcy mieli na swoim wyposażeniu, łącznie z karabinem. Dalej mamy tutaj plansze prezentujące kalendarium przebiegu wydarzeń, zdjęcia głównych organizatorów powstania, dowódców, oficerów, zachowane nieliczne zdjęcia z przebiegu powstania zarówno w Krotoszynie, jak i na terenie obecnego powiatu. Zobaczymy także bogatą ekspozycję dotyczącą 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie, który w okresie pokoju stacjonował w garnizonie Krotoszyn. Znajdują się tutaj liczne eksponaty, broń, hełmy, czapki oraz elementy umundurowania, w tym oryginalna kurtka mundurowa. Mamy również kurtkę oficerską podporucznika Helińskiego, który był żołnierzem Armii Wielkopolskiej generała Dobór-Muśnickiego. Przechowujemy wiele ciekawych dokumentów, wspomnień w naszych zbiorach muzealnych, bibliotecznych. W muzeum zobaczymy dużą wystawę dokumentującą okres II wojny światowej, w tym prężnie działającego państwa podziemnego na tych terenach. Wśród eksponatów są liczne dokumenty i zdjęcia, a także pamiątki po żołnierzach, medale, naszywki i kompletne umundurowanie porucznika Wacława Ziętka. Galeria dokumentuje również historię więźniów z sowieckich łagrów, niemieckich obozów pracy, tzw. oflagów i obozów koncentracyjnych.
Zbiory etnograficzne to kolekcja ponad 1200 eksponatów. Możemy oglądać je w specjalnie zaaranżowanej izbie wystawowej, gdzie znajdziemy meble z wystroju dawnego wnętrza mieszkalnego. W pomieszczeniu znajdziemy również przyrząd do ściągania butów, wrzeciono, wagę kuchenną, zegar szwarcwaldzki czy żelazka. Nad stołem wisi piękny ludowy pająk. Ważną częścią wystawy jest ekspozycja krotoszyńskich ludowych strojów. To m.in. przepiękne kryziki, czepki i korale. W kolejnej sali znajdziemy przyrządy ułatwiające życie w pracy, w gospodarstwie i na roli, w tym różnego rodzaju narzędzia tkackie, rolnicze i szewskie. W muzeum znajdziemy również pochodzącą z 1920 roku kierzynkę do wyrobu masła oraz formę do wypiekania wafli w kształcie serca. Na długim korytarzu znajduje się ekspozycja przydrożnych krzyży i kapliczek ziemi krotoszyńskiej. Najbardziej charakterystycznymi eksponatami są figurki przedstawiające Chrystusa. Chrystus ukrzyżowany i Chrystus frasobliwy, obie z drugiej połowy XIX wieku. Jest także drewniana rzeźba Matki Boskiej Królowej Świata z 1924 roku. Muzeum Regionalne imienia Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie znajduje się przy ulicy Mały Rynek 1. To zaledwie kilka kroków od rynku.